dobry, panie. Dzisiaj odcinek właściwie powinien chyba za to dostać nagrodę ekologiczną, jeżeli taka jest. Mianowicie chcę was w pewnym sensie uświadomić i zmobilizować, może się uda kiedyś to zmienić, żeby, można powiedzieć, wasza dostępność pewnych leków uległa przedłużeniu. Mianowicie, może powiem pokrótce o co chodzi, może zakręciłem trochę, ale to może i fajnie. Mianowicie, jeżeli kupujecie jakiekolwiek tabletki, typu na przykład ibuprofen, czy jakiś APAP, czy jakieś tam nowalginy, jakieś krople, czy coś innego, to na każdym opakowaniu jest data ważności. Tutaj zobaczcie, jest na przykład data ważności 01-2015. Od jakiegoś czasu na szczęście udało się zrobić tak, że na produktach spożywczych nie ma już napisu data końca ważności produktu, tylko jest napisane ważne przynajmniej do. W prawie farmaceutycznym niestety jest taki przepis, że wszystkie tabletki, z takich ogólnie normalnie działających, nie jakichś tam specjalnie zawierających żywe kulturę bakterii, czy jakieś tam bardzo groźne, rzadkie, albo jakieś środki bardzo czynne, wrażliwe. Ogólnie to sobie pozostajemy, odstawiamy gdzieś na bok. Skupmy się na zwykłych tabletkach. No więc zwykłe tabletki, chociażby antykoncepcyjne, czy witaminy, mają jakiś tam termin ważności. No i teraz zachodzi takie pytanie, no dobrze, a co będzie, jeżeli ten termin ważności się skończył, na przykład, nie wiem, tak jak to w styczniu 2015, teraz mamy kwiecień 2024 roku, no i co dalej? Oficjalnie to powinienem tak powiedzieć, dobra, to weźcie sobie te wasze kiedyś kupione za duże pieniądze witaminy, no wyrzucić nie można, najlepiej trzeba to oddać do apteki, no bo w aptece co z tym zrobią? Teoretycznie powinni je zutylizować, co też poniesie apteka prawdopodobnie jakieś koszty. Do środowiska nie powinno się tego wrzucać ze względu na to, że nie wiadomo jaki jest potem wpływ na można powiedzieć, na tą wodę, która gdzieś tam przeniknie i te substancje aktywne potem mogą się okazać. Ogólnie jest źle. Z waszego punktu widzenia zastanawiacie się pewnie, a co zrobić, jak na przykład ja te tabletki przeterminowane sobie wezmę. No więc ja nie mogę, znowu podkreślam, nie mogę tutaj nic wam jak gdyby nakazywać, sugerować czy niczego. Ja tylko powiem o sobie i tylko i wyłącznie o sobie, że ja na przykład nie uważam, że tabletki, na przykład witaminy, czy antykoncepcyjne leki, czy jakiekolwiek inne, kiedy są oczywiście przechowywane we właściwych warunkach, czyli ciemność, temperatura do 20 tam stopni, wilgotność odpowiednia, kiedy opakowanie jest nienaruszone, kiedy nikt po tym nie skacze, nie gniecie tego, nie uszkadza w sposób mechaniczny promieniowaniem i jakimkolwiek innym transportowaniem, a te tabletki gdzieś sobie leżą w jakimś tam, można powiedzieć, głęboko w szufladzie, to prawdopodobnie większość tych tabletek, które macie, możecie użyć według mnie oczywiście, przynajmniej ja tak robię, po prostu w późniejszym okresie. Głównie tu chodzi o to, o aspekt tak zwany finansowy, czyli ekonomiczny, bo po co wyrzucać coś, co jeszcze może spełniać swoją funkcję, oraz aspekt ekologiczny. I dzisiaj najbardziej podoba mi się właśnie ta ekologia. Gdyby nie ta ekologia, to pewnie nie nagrałbym tego odcinka, bo byście sobie pomyślały, co byś jakiś tam pieprzył. Ja uważam, że ta tabletka jest na przykład do marca, a dzisiaj jest 1 kwietnia, no to już automatycznie to nie ma żadnego znaczenia i że to jest wszystko bzdura i że można to jak gdyby jeść albo nie jeść. No więc tak, tutaj mam witaminy. Pokażę wam teraz taki eksperyment, który postanowiłem zrobić właśnie. Wyjmuję właśnie tutaj te tabletki. To są witaminy. O! One mają termin, tutaj nie wiem czy widać na tym, ale tu widzicie na tym, to nic wam nie będę... Zobaczmy tutaj. Jest napisane 2015, o nie wiem czy to widać, o. No i zobaczcie, no kapsułka zawierająca jakieś tutaj wiele witamin i środków mineralnych, no raczej nie powinna się zepsuć. No i zobaczcie, no to ja sobie biorę, powiedzmy sobie, 4 sztuki, tak, o, biorę. No pachną jak pachną, no za ładnie nie pachną. No i zobaczcie, ja te po prostu tabletki
Ile one mają po terminie ważności? No prawie 9 lat. O, ja sobie połykam. Mam tę wodę. O, bardzo dobre. Połknąłem 4 tabletki. A, mogę wziąć jeszcze jedną, żeby nie było. Czyli gdyby jakakolwiek to substancja przekształciła się w jakąś szkodliwy produkt, inną substancję, no to w zasadzie już nie nakręcę żadnego odcinka melonika. O. Ok, to jest moja piąta. Zaraz jeszcze tą wodę dopiję. Mianowicie, zobaczcie, wziąłem te 5 kapsułek witamin przeterminowanych 9 lat, czyli wyprodukowanych pewnie z 13 lat temu. Jak do tej pory żyję? Nie, to akurat jestem trochę jajcarz, także miny lubię robić. Ale uważam, że jeżeli... możecie spróbować zawsze jedną tabletkę sobie wziąć, jak chcecie. Także w trosce o naszą ekologię i ekonomię co niektórych i w ogóle dobre życie i szczęśliwe życie i nie wyrzucanie niczego, powinniście się nad tym po prostu zastanowić. Także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do obejrzenia następnego odcinka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! We'll be right back.